Łukasz Głębocki, dyrektor klubu. Panie dyrektorze, rozpoczynamy nabór do grup szkoleniowych Sokoła. W jakich rocznikach? Zapraszamy młodzież od 1999 roku urodzenia i młodszych. To są grupy junior młodszy, bramkarz, młodzik, orlik, żak oraz najmłodsze dzieci do gier i zabaw z piłką nożną. Oczywiście nie zapraszamy tylko męskiej części, ale również dziewczyny i kobiety, które mogą wzmocnić naszą sekcję żeńską, Sokół Ladies. Nabór dotyczy tylko zawodników z Ostródy i jej najbliższych okolic? Oczywiście, że nie. Tak naprawdę każdy, kto chce spróbować swoich sił w Sokole Ostróda pod okiem naszego sztabu szkoleniowego, między innymi pod okiem konsultanta Bogusława Kaczmarka, ma taką szansę. Kto zechce, może do nas przyjechać. Szczegółowe informacje odnośnie naboru znajdują się na naszej stronie z kontaktami do trenerów poszczególnych grup rocznikowych. Jeżeli chodzi o przyjezdnych, to oczywiście, jeżeli taka osoba dostała by się do naszego klubu i byłaby zainteresowana reprezentowaniem barw Sokoła Ostróda, pomagamy z internatem, pomagamy ze znalezieniem szkoły. Jaką rolę w treningach będzie pełnił trener Bogusław Kaczmarek? Trener Bogusław Kaczmarek przede wszystkim jest konsultantem, który każdy tydzień pracy naszych szkoleniowców bezpośrednio z nimi konsultuje, omawia, przygotowuje plan treningowy. Oraz raz w tygodniu oczywiście będzie uczestniczył w zajęciach poszczególnych grup, aby to wszystko weryfikować, korygować, pomagać. I myślę, że to jest duża szansa właśnie dla młodzieży z okolic Ostródy i nie tylko z okolic Ostródy, na tym podnieść swoje umiejętności i grać na poważniej w piłkę nożną. Dziękuję. Ja gram już, no tak, ja gram, no lub pas prawie, ale chciałbym. Trenerze, jesteśmy w trakcie dodatkowego porannego treningu dla młodzieżowców Sokoła. Jaki charakter mają te zajęcia? No, charakter mają techniczny, indywidualny, zwracanie. Bacznie uwaga na technikę przyjęcia, głowa podniesiona, czyste uderzenie, timing, czyli wejście w odpowiedni do piłki, od piłki, też forma uderzenia, dośrodkowania, czyli te elementy, które no, każdemu piłkarzowi są potrzebne, a dzięki temu, że mamy jeszcze ferię i możemy tutaj wykorzystać tą młodzież, którą jest w drużynie, która z ochotą przychodzi na zajęcia, żeby poprawić ich jeszcze umiejętności, żeby się stali kompletnymi zawodnikami. Mhm. Ilu młodzieżowców jest obecnie w szerokiej kadrze pierwszego zespołu? Około 10, bo czterech zawodników, gdy przyszedłem do klubu, rozmawiałem z trenerem juniorów starszych, trenerem Piotrem, no, doszliśmy do wniosku, że czterech zawodników tutaj, indywidualne dodatkowo do kadry szerokiego zespołu, żeby im się przyjrzeć, gdzieś tam się wyróżniali na tle juniorów starszych, żeby im się przyjrzeć i zobaczyć, jakie mają umiejętności, jakie mają braki, jakim można pomóc w rozwoju. W zajęciach pomaga panu w roli konsultanta Bogusław Kaczmarek, u którego skrzydła rozwijali m.in. Jerzy Dudek, Sylwester Czereszewski, pan czy Grzegorz Rasiak. Młodzież, trzeba przyznać, ma się od kogo uczyć. No, cieszę się, no, że tak to pan wspomniał, no na pewno, no bo to sam trening, gdzie jest cała drużyna, no, gdzie nie ma się takiej baczności, żeby ta powtarzalność, żeby dokładność, żeby zatrzymać i wyjaśnić, nie ma na to czasu. No właśnie takie zajęcia indywidualne, gdzie jest mniejsza grupa zawodników, gdzie można dokładnie pewne rzeczy na spokoju pokazać, wytłumaczyć, wymagać i później, żeby oni to wdrażali, tak, w treningu właściwym, a później już w meczu, tak, żeby podnosili swoje umiejętności. Mhm. W meczach ligowych jednocześnie musi przybywać minimum dwóch młodzieżowców. Ilu pan planuje młodzieżowców w kadrze meczowej, w meczach ligowych? Chciałby się, żeby jak najwięcej, tak, zawodników młodych, ale tu oni mają się obronić swoimi umiejętnościami, tak? Dwóch musi być, tak, ale tutaj będą broniły ich umiejętności, także nie ma ich za darmo, że zawodnik młody to musi grać. Ale jak będzie równy, czy będzie lepszy, to ja będę starał na młodzieżowca, tak, który ma przyszłość przed sobą, ale to musi pokazać i na treningu, poprzez treningi, a później pokazać to w meczu. Mhm.
Dariusz Jaskiewicz, Tomasz Radziwon, obecnie Paweł Dawidowicz jako wychowankowie Sokoła zrobili karierę na najwyższych szczeblach. Paweł Dawidowicz obecnie gra w reprezentacji. Czy któryś z obecnych młodzieżowców Sokoła ma szansę pójść w ich ślady? Mają zadatki, bo tu jest część chłopaków 9-9, 9-8, 9-6, czyli 17, 18, 20-latkowie, także tu nawet kto ma tam 22, 23, jest ten czas, jak ja z siebie pamiętam, tak samo pod przychodząc do Stomilu w wieku 22 lat, później w wieku 24 zadebiutowałem w kadrze reprezentacji Polski, tak, i później grałem w Ekstraklasie, czyli dla nikogo nie są zamknięte jakby tutaj kariera czy coś, od nich samych zależy, od potencjału, od umiejętności i dużych chęci. Dobrze, dziękuję. Kasper Wojciechowski, mam 16 lat. Kasper, od kiedy grasz w Sokole? Od 8 roku życia. Kto był dotychczas swoim trenerem? Pierwszym moim trenerem był pan Dariusz Gergola, później był pan Jacek Lorent, w juniorach pan Piotrek Milewski, Wojtek Tarnowski i teraz obecny trener sokołowski. Jak wspominasz swój debiut w seniorskiej piłce? No, bardzo duże emocje, ciarki na plecach, bardzo fajnie. W ilu dotychczas seniorskich spotkaniach wystąpiłeś w barwach Sokoła? W 10. Jakie masz oczekiwania na rundę wiosenną? No, na pewno chciałbym wystąpić w jak największej ilości spotkań. Nazywam się Karol Luszkiewicz, mam 16 lat. Od kiedy grasz w Sokole? Od 6 lat. Kto był dotychczas twoim trenerem? Wojciech Tarnowski. Jak wspominasz swój debiut w seniorskiej piłce? Bardzo dobrze, duże emocje. Który z piłkarzy Sokoła jest dla ciebie wzorem z dotychczas grających? Michał Jankowski. Dobra, jakie masz oczekiwania na rundę wiosenną? Byśmy utrzymali się w trzeciej lidze. Jest kontakt wzrokowy, jesteśmy gotowi, grasz! Nazywam się Marcin Kubowski, mam 19 lat. Od kiedy grasz w Sokole? Od 9 roku życia. Kto był dotychczas swoim trenerem? Pan Dariusz Gergola, Piotr Milewski, Marcin Babański i Wojciech Tarnowski. Jak wspominasz swój debiut w seniorskiej piłce? Kiedy to było? W meczu z Puszczą Hajdówka. No i bardzo duże emocje. W ilu dotychczas seniorskich spotkaniach Sokoła wystąpiłeś? W 6 spotkaniach. Jakie masz oczekiwania na rundę wiosenną i dalszą karierę? Jak najwięcej mówię na wojsku.